soczewki, kompot suszony, śliwy, kompot suszony, śliwy, pięćki i kurczaki. Święta nie brzmią radośnie, gdy doskwiera głód. 7, 8 i 9 grudnia to czas świątecznej zbiórki żywności. Więcej na bankiżywności.pl. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Po długim okresie rozpisywania przetargów, następnie wyłaniania zwycięzcy, doszło w końcu do podpisania umowy na świadczenie usług komunikacyjnych w Wałbrzychu na okres kolejnych 10 lat pomiędzy gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym. Współpracowali, żeby miasto Wałbrzych było zadowolone z naszych nie zależy, że będzie. Tak jest, myślę, że proszę na pytanie. Dziękuję bardzo. Ja naprawdę życzę sukcesu Marii, a Wasz sukces również Marii. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni takim zainteresowaniem, bo 20 lat tą komunikację robimy. Na Śląsku, głównie w rejonie Katowic, ale nigdy z takim zainteresowaniem się nie spotkaliśmy. Według zapowiedzi przedstawicieli konsorcjum nie jest to dla nich bardzo duże przedsięwzięcie, dlatego też nie przewidują związanych z tym problemów. Usługi komunikacyjne, jakie świadczymy, rocznie jest to prawie 20 milionów wozokilometrów wykonywanych. Przy porównaniu to zadanie, które realizujemy w Wałbrzychu, jest na poziomie 4 milionów wozokilometrów. Więc to jest dowód na to, że nasze doświadczenie łączne, a nawet indywidualne pozwala na w pełni na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Proszę pamiętać, że każdy z nas, uczestników tego konsorcjum, musi zakupić około 6 pojazdów. Pozostałe są pojazdami prezydenckimi. W związku z tym, z punktu widzenia wielkości tego zadania, przypadającego na każdego z nas, nie jest to ogromne przedsięwzięcie. Ono jest ogromnym, jeśli sobie zdamy sprawę, że w przeciągu jednego miesiąca musimy tu zbudować przedsiębiorstwo. To jest zadanie. Więc większym zadaniem jest organizacja tego przedsiębiorstwa, aniżeli samo potem realizowanie zadań. Bogusław Rogiński potwierdza, że zanim doszło do podpisania umowy, analizowana była przede wszystkim cena, jaką zaoferowało Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Również wysłana została specjalna delegacja na Górny Śląsk, która miała za zadanie sprawdzić wiarygodność oferenta. Przede wszystkim cena, ponieważ był to przetarg unijny, że firmy, które spełniły kryteria oceny technicznej, w ostatecznym rozrachunku decydowała cena. Natomiast bardzo dokładnie sprawdzaliśmy tą ofertę, jak również pracownicy zostali wysłani na teren działania tej firmy, żeby zobaczyć, jak na miejscu, czy oferta zawiera rzeczywiste dokumenty, czy może na przykład niekoniecznie rzeczywiste. I muszę powiedzieć, że z dużym optymizmem patrzę w przyszłość, ponieważ sam widok tych baz firm, sprzętu, jakim dysponują, czystości autobusów, które tam na miejscu mogliśmy obejrzeć, świadczy o tym, że wybraliśmy dobrze. Już jest wiadome, że w wałbrzyskiej komunikacji miejskiej zajdzie dużo zmian. Pierwsze widoczne mają być związane z rozkładami jazdy. Generalnie będzie zmiana polegała na tym, że na tych czy w tych częściach miasta Wałbrzycha, gdzie jest zapotrzebowanie największe, będą autobusy jeździły częściej, natomiast rzadziej będą jeździły tam, gdzie nie ma pasażerów. Jest to wynikiem takich dwóch dokumentów, więc najpierw badania potoku pasażerów, później plan transportowy, doświadczenia MZUK-u, nasze doświadczenia i w sumie powstał nowy rozkład jazdy. Takim, no myślę, że znaczącą zmianą będzie połączenie
Podzamcza, połączenie Podzamcza z tutaj z ZUS-em. Powiedzmy, będzie przedłużona linia i będą tutaj dojeżdżały do placu na rozdrożu autobusy, które jak gdyby zbliżą centrum z sypialniami, o tak bym powiedział. Nie jest jeszcze jasna sytuacja zajezdni autobusowej. Prowadzone są rozmowy i jak dotąd najpoważniejszą kandydaturą jest obecna zajezdnia przy ulicy Ludowej. Mimo to nie jest to pewne miejsce, ale żadna ze stron nie chce póki co zdradzić lokalizacji przyszłej zajezdni. Z tego co wiem, to są zaawansowane rozmowy na temat zajezdni na Ludowej, ale myślę, że to przedstawiciele konsorcjum lepiej na ten temat odpowiedzą. Dobra lokalizacja jest na pewno teren obecnej bazy, aczkolwiek no, inne miejsca też są rozważane. Brane są pod uwagę. Trudno powiedzieć, na pewno to będzie miejsce w Wałbrzychu, w mieście, nie poza. Ze względu na wiadomo, na dojazdy do przystanku początkowych i tak dalej, to te miejsce, no, czym bliżej centrum, tym bardziej nas to będzie odpowiadać. Obecny przewoźnik, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, będzie realizować przewozy komunikacyjne do 28 grudnia 2012 roku. Następnie obowiązki te przejmie Śląskie Konsorcjum Autobusowe na kolejne 10 lat. Księżniczki, piraci, czarownice, rycerze, a także postacie z filmów animowanych to najbardziej popularne stroje ubierane przez dzieci podczas imprez andrzejkowych. Podopieczni przedszkola miejskiego w Szawniezdroju tradycyjnie już uczestniczyli w zabawach i grach zręcznościowych, a także mieli okazję wywróżyć sobie przyszłość. Rzucamy pieniążki do wody, dzieci obracają się na pięcie, wymawiają nauczone zaklęcie, potem układamy buciki, tylko że nie mówimy tak jak to dawniej mówiono, że pierwsza za mąż wyjdzie dziewczynka, tylko wyjdzie w daleką, piękną podróż. Jeszcze parę lat temu najpopularniejszym strojem andrzejkowym dla chłopaka była postać słynnego Zorro. Dzisiaj czarną pelerynę, kapelusz i maskę zastępuje zazwyczaj kostium superbohatera z najnowszych hollywoodzkich produkcji. Dalej modni są jednak rycerze, kowboje i Indianie, choć stroje pieczołowicie szyte przez mamę i babcię zastąpiły w większości kostiumy z supermarketów. Wśród dziewczynek nieprzerwaną popularnością cieszą się przebrania księżniczek i czarodziejek. Podczas zabaw andrzejkowych w szawieckim przedszkolu nie mogło zabraknąć oczywiście zaklęć i wróżb. Tradycyjne lanie wosku i interpretowanie otrzymanego kształtu pobudza dziecięcą wyobraźnię. Dzieci oglądają bardzo wnikliwie i jednak one wybierają sobie. A to mniej więcej takie marzenia się spełniają. Jeśli marzy o piesku, to akurat zobaczy właśnie w te pieska. Kolorowe i magiczne andrzejki to również gry zręcznościowe, które pracownicy przedszkola przygotowali dla swoich podopiecznych. Maluchy miały okazję wyłowić zanurzone w wodzie jabłka, rozplątać długi sznurek oraz uczestniczyć w wielu innych andrzejkowych rytuałach. Andrzejki to święto, które na stałe wrosło już w tradycje organizowanych przez Radę Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj w Wałbrzychu imprez dla mieszkańców tych dzielnic. Jak co roku na wspólnej zabawie i laniu wosku pojawiła się duża grupa mieszkańców miasta. Świętego Andrzeja, tak zwane Andrzejki. Uroczysty dzień dla samorządowców, dla wolontariuszy, dla mieszkańców Sobięcina, którzy z nami współpracują. Jest nam tutaj bardzo miło, przyjemnie i tak co roku tutaj się spotykamy. Niestety nie jest pewny los Rad Wspólnot Samorządowych w Wałbrzychu, o czym wspomniał podczas przywitania przewodniczący Rady Romuald Lindner. Od wielu lat tutaj się bawimy i od wielu lat jest nam przyjemnie. Wspólnie wyjeżdżamy na różnego rodzaju wycieczki krajowe, czasem zagraniczne. Niektórzy z Was tutaj też razem uczestniczyli. I myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat, o ile nam nie zabiorą tej wspólnoty samorządowej, o ile wiemy, że są takie pokusy na to, ale myślę, że jesteśmy siłą, my mieszkańcy Sobięcina i myślę, że jeszcze wiele, wiele lat razem i wspólnie będziemy się tutaj spotykać, współpracować i przy takich okazjach jak dzisiaj bawić się. Mimo to wolontariusze i radni dzielnicowi nie zaprzestają swojej działalności społecznej, co widać m.in. po frekwencji mieszkańców podczas każdej imprezy organizowanej przez RWS Sobięcin. Zabawa odbywała się przy akompaniamencie orkiestry. Nie zabrakło również konkursów smakowych, jak i tanecznych. Zabawa nie wyróżniałaby się jednak, gdyby nie tradycyjne lanie wosku. W tym przypadku interpretacja odlanych form była bardzo różna. W tegorocznych wróżbach przeważały tematy związane z podróżami. Podróże się mieli, panie prezesie. Czyli podróże.
W Wałbrzychu rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę kampania na temat segregacji odpadów komunalnych, czyli potocznie mówiąc śmieci. Naucz się postępować z odpadami to hasło wałbrzyskiej kampanii edukacyjnej, kierowanej głównie do dzieci i młodzieży naszych szkół. To dla nich są organizowane te spotkania i rozumienia świata odpadów. Do wszystkich szkół w mieście przyjeżdżają przedstawiciele Urzędu Miejskiego wraz ze strażnikami miejskimi, którzy na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą pokazują, w jaki sposób segregować śmieci. Spotkania w placówkach oświatowych są jakby otwieraczem do zrozumienia słów recykling, segregowanie, porządkowanie, a przede wszystkim ekologia. Pomagają nam w tym służby mundurowe Straży Miejskiej oraz wodociągi. Jak się okazało, na miejscu, gdzie odbyło się jedno z takich cyklicznych spotkań w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w dzielnicy Gaj, dzieci dobrze znały tematykę segregacji śmieci, ponieważ wiedzę czerpią od rodziców lub po prostu ze szkolnych zajęć. Do niebieskiego papier, do żółtego puszki i plastik, do zielonego szkło kolorowe, a do brązowego odpady pożywności. Trzeba wyrzucać w odpowiednie miejsce, na przykład niebieski do papieru, żółty do plastiku, teraz nie. I jeszcze dlatego, żeby lepiej do śmietników segregować, a nie na ulicę dawać do jakichś parków. A wiecie, dlaczego trzeba segregować śmieci? Czego to jest potrzebne? Do tego, żeby kula ziemska była, bo kula ziemska sobie była czysta. Wiedziałam, bo uczyliśmy się na lekcji. Wbrew pozorom, segregacja poszczególnych odpadów komunalnych nie jest tak oczywista, jakby się mogło wydawać. Mimo wiedzy, jaką posiadały dzieci, okazało się, że spotkania, które się odbywają w szkołach, to kolejna lekcja, jaką przyswajają sobie dzieci. Dzieci bardzo pozytywnie odbierają te nasze spotkania, znają tematykę, wiedzą, jak segregować odpady, ale na tych spotkaniach pokazujemy im, że coraz więcej rzeczy można się nauczyć podczas segregowania. Uczą się czegoś po prostu nowego. Jak tylko dowiedzieliśmy się o tym programie gminnym, to od razu zaczęliśmy tutaj prowadzić lekcje. Robiliśmy różne konkursy plastyczne, konkursy takie z wiedzy na temat sortowania odpadów. Przygotowaliśmy też już pojemniki do sortowania papieru, na razie tylko. Z chwilą, kiedy już tutaj Zakład Oczyszczania Miasta nam przygotował pojemnik na papier, do sortowania papieru, no to wtedy już zaczęliśmy tą całą kampanię. Dzieci poza tym były tutaj cały czas informowane o tym na lekcjach przyrody, na godzinach wychowawczych, o tym, jak trzeba właśnie te wszystkie odpady sortować. A my poza tym jesteśmy szkołą, która się nastawia na takie właśnie wychowanie typowo ekologiczne. Robimy w tej chwili różne takie, zaczęliśmy nauczać metodą projektów, takie elementy nauczania metodą projektów wprowadzamy. I tutaj głównie właśnie się w tych projektach nastawiamy na taką typową właśnie ekologię, na te różnego typu właśnie ochrona środowiska, sortowanie śmieci, oszczędzanie energii, oszczędzanie wody. Ciekawie natomiast przedstawiają się opinie dzieci na temat śmieci. No to będzie śmierdzieć. Ludzie będą umierać. Będzie jeszcze tak brudno. Nie będzie wody na przykład. Dodatkowym atutem całej akcji była prezentacja konkursowych prac dzieci, które bardzo pomysłowo wykonały kosze na śmieci. Zrobiliśmy taki konkurs, żeby zachęcić dzieci do sortowania śmieci, więc zrobiliśmy konkurs takich wesołych pojemników, prawda, na śmieci. I dzieci przygotowały taki, właśnie będziemy mieli rozstrzygnięcie tego konkursu, bo jesteśmy jeszcze w trakcie, dzieci dalej przygotowują różne swoje prace. No i chodziło o to, żeby ich też zachęcić, że te odpady, prawda, to muszą trafić do takiego, nawet można sobie każdą taką czynność ułatwić i uprzyjemnić poprzez właśnie wymyślanie takich różnych ciekawych kompozycji, prawda? I śmietnik może też ładnie wyglądać i zachęcać do wrzucania do niego odpadków. Niestety wciąż jeszcze mało jest pojemników na segregowane odpady. Być może związane to jest póki co z niską świadomością potrzeby segregacji śmieci przez mieszkańców miasta. Bo jeszcze nawet sami się uczymy, ja się już czas sama uczę z mamą nawet.
Może się to zmienić m.in. poprzez organizowanie takich akcji jak ta. Bardzo ciekawa historia i wtedy będziecie wiedziały, że od wody wszystko się w tym mieście zaczęło. 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto ustanowiono w 1985 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obchody tego dnia są wyrazem uznania dla każdej osoby, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje działania na rzecz innych. Od roku 2001, który to był rokiem wolontariatu, sieć centrów wolontariatu w Polsce organizuje konkurs Barwy Wolontariatu. Celem tej inicjatywy jest nagradzanie najwybitniejszych postaci polskiego wolontariatu. Wyłonienie zwycięzcy odbywa się podczas uroczystej gali wolontariatu i jest transmitowane na żywo w programie drugim Telewizji Polskiej. Bez wolontariuszy życie wielu ludzi byłoby o wiele trudniejsze. Ich oddanie i poczucie misji jest godne naśladowania oraz pochwał. Nie tylko raz w roku w dniu ich święta, ale na co dzień. W Wałbrzyskim Magistracie odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów zorganizowanych przez Urząd Miejski dotyczących segregacji śmieci. W pierwszym konkursie kierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych tematem prac plastycznych było hasło Jak postępować z odpadami. Jury brało pod uwagę prace, które wyróżniały się oryginalnością, estetyką i zrozumieniem zagadnienia. Oceniana była również samodzielność wykonania prac, pomysł oraz kompozycja pracy. Podczas burzliwych dyskusji komisja wyłoniła 6 laureatów nagrodzonych prac, z czego aż 4 nagrodzonych to uczniowie publicznej szkoły podstawowej numer 28, a na potrójnym trzecim miejscu znalazła się również uczennica z PSP numer 30. Miejsce pierwsze przypadło Marcjannie Heller z publicznego gimnazjum numer 1. Z uwagi na dużą ilość prac konkursowych oraz wysoki poziom plastyczny, komisja przyznała również dodatkowo 5 wyróżnień dla Małgorzaty Wiktor, Agnieszki Zielińskiej, Aleksandry Synowiec, Jakuba Karalusa i Julii Goszczyńskiej. Dyplom dla ucznia publicznej szkoły podstawowej numer 6, Julii Goszczyńskiej, także wyróżnienie. Z kolei drugi konkurs to już prace fotograficzne z cyklu Igrzyska śmieciowe Woda, Ziemia, Powietrze pod hasłem Człowiek dla Ziemi i Ziemia dla Człowieka. W tym przypadku komisja konkursowa wytypowała 3 miejsca. Pierwsze miejsce przypadło Joannie Kremskiej z PSP nr 28, miejsce drugie dla Piotra Woźniaka z gimnazjum nr 1 oraz dla Agaty Gwóźdź z gimnazjum nr 13. Dyplom dla ucznia publicznego gimnazjum nr 13 Agaty Gwóźdź za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Igrzyska śmieciowe Woda, Ziemia, Powietrze. Jury niestety musiało odrzucić aż 44 prace fotograficzne nadesłane przez uczniów zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi, ponieważ wpłynęły do Urzędu Miejskiego 2 dni po terminie. Również i w tym przypadku decyzja jury nie była łatwa do rozstrzygnięcia, ponieważ poziom nadesłanych fotografii stał na bardzo wysokim poziomie. Będziecie uczestniczyć w tego typu konkursach, ale może nie tylko tego typu, bo tych konkursów na terenie waszych szkół, placówek jest dość dużo. Chciałbym jeszcze raz bardzo gorąco pogratulować wszystkim dzisiaj nagrodzonym, wyróżnionym, no i życzyć sukcesów w następnych edycjach chociażby tego konkursu, który dzisiaj wkrótce podsumowywać. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Kiliański wraz z zespołem Old Friends Orchestra był gościem Teatru Zdrojowego w Szawnie-Zdroju. Artysta zaprezentował amerykańskie standardy muzyki jazzowej, swingowej i bluesowej z projektu od Sinatry do Presleya, a uzdrowiskowa sala zgromadziła nad komplet publiczności. Były to pierwsze jazzowe Andrzejki, które odbyły się w Szawnie-Zdroju. Patronat nad wydarzeniem objęła posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka, a zainteresowanie zaskoczyło nawet samych organizatorów. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Kiliański, polski wokalista wykonujący utwory z pogranicza jazzu i swingu, znany m.in. z występów z Kają czy Robertem Chojnackim. Artyści zaprezentowali prawdziwą podróż muzyczną przez lata świetności swingu, jazzu, rock'n'rolla i bluesa. Nie mogło zabraknąć utworów samego króla, czyli Elvisa Presleya, czy standardów Franka Sinatry.
Goście usłyszeli także najsłynniejsze utwory Nat King Cole'a, Raya Charlesa, Louisa Armstronga, a nawet bluesowe kompozycje Garego Moore'a. Wokaliście towarzyszył zespół profesjonalnych instrumentalistów w składzie Patrycjusz Gruszecki, Józef Zatwarnicki, Marek Wesołowski i Kuba Olejnik. Natomiast twórcą nowych aranżacji amerykańskich standardów był Jerzy Szymaniuk. Koncert od Sinatry do Presleya był pierwszym wydarzeniem z projektu Jazz Time prowadzonym przez Szczawieński Teatr Zdrojowy. Organizatorzy zapowiadają, że imprezy dotykające tego nurtu muzycznego będą odbywać się w uzdrowisku cyklicznie. Jak legenda głosi z dalekiej Laponii, jak co roku na początku grudnia odwiedza wszystkie dzieci na całym świecie Święty Mikołaj. Rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Specjalnie dla naszych widzów Mikołaj postanowił odwiedzić telewizję Twoja. Przyjechałem do Was z dalekiej Laponii. Zostałem zaproszony przez telewizję Twoja, żeby odwiedzić mieszkańców Wałbrzycha, dzieci, które tutaj mieszkają i czekają na świętego Mikołaja. Ho, ho, ho! W tym jednym dniu rozdaje dla najgrzeczniejszych wspaniałe prezenty, a dla tych niegrzecznych dzieci zostawia rózgi, aby przypominały im, że muszą poprawić swoje zachowanie, by w przyszłym roku otrzymać wymarzony prezent od świętego Mikołaja. Dziś Mikołaj symbolizuje święta Bożego Narodzenia. Prawie w całej Europie, w tym w Polsce, Dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako biskupa Miry, który był też świętym Mikołajem. Mikołaj ma wielu pomocników, bo sam jeden nie zdążyłby w tym dniu objechać cały świat. Dlatego moi pomocnicy pomagają mi w tym i odwiedzają różne miejsca na świecie. Ho, ho, ho! Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury anglosaskiej, w szczególności amerykańskiej, także w Europie, Święty Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami. Trudno dziś znaleźć kogoś, kto nie wyczekiwałby prezentów od Mikołaja bez względu na to, czy w niego wierzy, czy też nie. Mikołaj dobrym zwyczajem i tym razem za naszym pośrednictwem złożył życzenia wszystkim widzom telewizji Twoja. Ho, ho, ho! Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowych, szczęśliwych, przede wszystkim rodzinnych świąt. Wydział Kobiecego Piłkarstwa w PZPN podzielił kobiecą polską piłkę nożną na 8 grup, z których tylko jedna zwycięska drużyna mogła awansować do turnieju finałowego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Po raz pierwszy jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zorganizowaliśmy turniej piłki kobiecej i to się nam naprawdę bardzo udało. Rozgraniczenie juniorki młodsze, juniorki można? Juniorki starsze. No i powiem, że jestem naprawdę pod wrażeniem, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Dolnośląska grupa swoje eliminacje rozgrywała w Żarowie, gdzie grę wśród 8 najlepszych dziewczęcych drużyn wywalczyły juniorki SMS Junior Wrocław i juniorki młodsze Szczytu Boguszów Gorce. Do udziału w eliminacjach przystąpiło 5 zespołów dziewczęcych w kategorii juniorki starsze i 4 drużyny w kategorii juniorki młodsze. Do Żarowa przyjechały ekipy z Wrocławia, Lubina, Jeleniej Góry, Boguszowa Gorce i Wałbrzycha. Wśród starszych dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się obrończynie tytułu mistrzyń Polski w halowej piłce nożnej zawodniczki z Wrocławia, pokonując wszystkie przeciwniczki i pewnie kwalifikując się do najlepszej 8 w Polsce. Tam bronić będą tytułu sprzed roku, ale i piłkarskiego honoru Dolnego Śląska. No na pewno chcielibyśmy obronić tytuł mistrzyni Polski z tamtego roku. No i na pewno dziewczyny będą się starały. Dzisiaj udowodniły, że jesteśmy w dobrej formie.
Myślę, że trzeba tylko życzyć szczęścia i żeby się udało. Kategorię juniora starszego to stawiam Wrocław na pierwszym miejscu, bo jest potencjał, jest materiał i wyrównane dziewczyny, jeżeli chodzi o wejścia. Boguszu w Gorce pokazał, że może i na pewno pokaże na tych finałach swoje miejsce i myślę, że na pewno będzie wysoko. Podopieczne Damiana Rynio co najmniej o klasę przewyższyły swoje rywalki. Natomiast w młodszej grupie rywalizacja była znacznie wyrównana, bo szyki młodszym wrocławiankom zepsuły doskonale grające dziewczynki z Boguszowa Gorc, które wygrały swoją grupę, wygrywając wszystkie swoje mecze i to one wywalczyły swój udział w ogólnopolskich finałach w kategorii juniorki młodsze. Pierwsze miejsce drużyna 3 z Boguszu Gorca. Jedna trzecia raz, serdecznie gratuluję. To jest właśnie taka niespodzianka w kategoriach juniorki młodszej, gdzie AZS naprawdę był wyżej. Przyjechaliśmy tu po to, żeby walczyć, ale mówię, nie udało się, zajęliśmy drugie miejsce. Dla nas to jest sukces, że mogliśmy po prostu, że w ciągu tego ostatniego roku zebrała się grupa dziewcząt, która mogła dzisiaj rywalizować w tych zawodach i to jest dla nas na pewno ogromny sukces. Podopieczne Marcina Gryki doskonale poradziły sobie z konkurentkami i zasłużenie znalazły się wśród 8 najlepszych drużyn w swojej kategorii w Polsce. Tegoroczne eliminacje Mistrzostw Polski w halowej piłce nożnej juniorek i juniorek młodszych w Żarowie to dobrze przygotowana impreza i bardzo wysoki piłkarski poziom młodych piłkarek. Powiem szczerze, tylko mieliśmy jeden mankament, jeśli chodzi o sam początek, zresztą tutaj małe zmiany. Powiem szczerze, że jeżeli by wszystko wyszło według harmonogramu, który był wcześniej zaplanowany z góry już tydzień temu, myślę, że czy tutaj jeśli chodzi o obsadę sędziowską, czy o samą organizację, byłoby to na bardzo wysokim poziomie. Na tym kończymy podsumowanie tygodnia. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe wydanie informacji już w poniedziałek. Do zobaczenia.